wszystkim, tak jak obiecałam, odniosę się do komentarza. Sekunda. Dobra. Jest git, bo tutaj kolega napisał komentarz i obiecałam, że nagram, odpowiem w filmiku. Czekaj. Reject 84 HWDP. Ciekawa nazwa, ci powiem. Nie wiem, czy kojarzysz, parę lat temu, jak były Dni Młodzieży w Krakowie, już za kadencji PiSu. Tak, kojarzę. Satanistyczne zresztą to były obchody. Czekaj. W tamtym czasie nie był to spokojny okres w Europie za sprawą różnych incydentów, czyli zamachów w tle terrorystycznych organizowanych przez Śniadych. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o te zamachy, to jest wszystko propaganda, żeby wzbudzić strach. Ale nasza wspaniała telewizja nie zdawała wtedy tego tak odczuć, że jest jakieś niebezpieczeństwo. Trąbili, że wszystko mają pod kontrolą, etc. No i tutaj dochodzimy do sedna. Słuchaj, to jest wszystko propaganda, te zamachy terrorystyczne to nie są tak naprawdę zamachy, tylko po prostu jest to wszystko sfabrykowane, żeby właśnie zastraszyć. Ogólnie ci powiem, manipulacja. Możesz sobie poszukać filmików na YouTubie na ten temat. Jest sporo ludzi, aktywistów na ten temat, nagrywa filmy. Ja jako interesów tam wybrykami muzułman bałem się 100 razy bardziej zamachu. Po prostu wierzyłeś w propagandę. Ja też tak miałam, też wierzyłam kiedyś w propagandę, ale od 3 lat nie oglądam telewizji i powiem ci, że jestem... Mam ciekawe życie, jestem szczęśliwa, niczego się nie boję, unikam manipulacji, nie wierzę w żadną, nie wierzę w manipulację. Dobra, czekaj. Bałem się 100 razy bardziej zamachu, jak jechałem w przepełnionym tramwaju z rynku, wracając z pracy, niż boję się teraz jakiegoś świrusa. Rozumiem. Nie ma żadnego świrusa. Jest zwykły sezon grypowy, jak masz jesień i później jak masz przesilenie wiosenne, to jest to zwykły sezon grypowy, gdzie grypa, że ludzie chorują, jest to normalne, przeziębienie i tak dalej, ale ten wirus mija. Powiem więcej, chorując też się uodparniasz, tak naprawdę. Wzmacniasz swoją odporność, też możesz wznosić swoją odporność, obcując z naturą i tak dalej, więc według mnie nie ma żadnego świrusa. Tak samo było z Hiszpanką w 1918 roku. Też pamiętam, że z tego co czytałam, zniewolili ludzi, też nakazali im nosić maski i też później wyszczepili wszystkich i ponad, z tego co mi ktoś pisał ostatnio, co tak rozmawialiśmy, ponad 80%, 90% ludzi umarło, bo miało właśnie powikłania poszczepienne. No, więc to o czym świadczy. Teraz chcą zrobić to samo z nami. Jak bydło wyszczepić wszystkich. Czekaj, to taka poczekaj, bo tutaj zgubiłam wątek. To taka dygresja, tylko jak telewizja manipuluje. A, no tak, to się zgadzam. To zupełnie się zgadzam z tym, co napisałeś. Bo jakby w tamtym czasie trąbili, że zamach jest realny, bo był, to by takich tłumów wtedy raczej nie było. A raczej... A, to wszystko miałem wcześniej ustawione. A pozwól, że jeszcze się odniosę, bo nawijałaś w jednym ze swoich wcześniejszych filmików, że byłaś na jakimś szkoleniu. To było spotkanie z koleżanką, nazwałam to szkoleniem, bo dostałam od niej dużo rad. To było takie luźne, słuchaj, spotkanie, gdzie ona jako osoba doświadczona w wystąpieniach publicznych, jako starsza koleżanka, dała mi kilka rad, powiedziała mi, na co mam zwrócić uwagę, na czym mam popracować i to wszystko. To wszystko. Przy kawie... Jeszcze mi kawę postawiła. Także, no. Że byłaś i jesteś zadowolona, bo ci mówili, jak się prezentować, etc. To było spotkanie z koleżanką, jeszcze dodam. Dla mnie takie lanie wody trochę. No właśnie to nie było lanie wody. Słuchaj, dała mi konkretne wskazówki. Ja jestem sobą konkretną i zawsze mnie interesują konkrety. No nie było takie, dasz radę, możesz... Warto to połączyć ze sobą, że słuchaj, wierzę w to, że sobie poradzisz, ale musisz popracować nad tym i nad tym. Dasz sobie radę, popracuj na przykład nad kontaktem wzrokowym z odbiorcami, z publicznością. Coś w ten deseń. Takie konkretne rady dostałam, więc według mnie to nie było lanie wody. Tak chciałam tylko doprecyzować. Bo dla mnie liczą się przede wszystkim kompetencje twarde, a dopiero później miękkie. Okej, spoko. Ja akurat mam w małym palcu te drugie, czyli miękkie. O, no to opowiedz coś więcej, to możesz odpisać na ten film w komentarzu, bo jestem ciekawa.
jakie to masz umiejętności, w jaki sposób je wykorzystujesz. O, jakbyś mógł podać konkretne przykłady, w jakich sytuacjach życiowych wykorzystujesz te kompetencje twarde. Miękkie. Powiem Ci, że to jest smutne, że pracodawcy tak łatwo dają się na nie nabierać. Nie wiem, nie pracuję na etacie, na razie nie zatrudniam ludzi, ale być może w przyszłości będę zatrudniała. Na tą manipulację. Przyjmują bardziej człowieka, który potrafi się dobrze sprzedać. Wiesz co, ja też patrzę na to, czy ktoś się potrafi dobrze sprzedać w takim sensie, że czy się odpowiednio prezentuje, czy ma, czyli jeżeli twierdzisz, że na przykład skończył tam jakiś kurs, no to warto to sprawdzić, tak? Ja patrzę na efekty, czy ktoś potrafi pracować efektywnie, czy jest zaangażowany, czy robi to na 100%. Ja patrzę na to, jeżeli miałabym jakąś osobę zatrudnić, to patrzyłabym właśnie na to, czy jest efektywny, pracowity, czy się nie obija, czy nie odkłada na później, na to bym patrzyła i czy po prostu mamy ze sobą flow, czyli czy się dobrze dogadujemy, czy on jest otwarty na moje propozycje w tym sensie. Na tą manipulację, poczekaj. Niż tego, który ma kompetencje, wartości, ale nie potrafi ich wyeksponować. No to musi się nauczyć wyeksponowania, no bo nikt się nie będzie domyślał, o co mu chodzi. Musi nabrać pewności siebie i wiedzieć, czego chce. Ja osobiście, jakbym miała wybrać osobę, która jest nieśmiała i ma kompetencje, osobą, która jest pewna siebie i jest chętna na naukę, ale tam jeszcze pewnych rzeczy nie wie, to wybrałabym tą osobę drugą. Dlatego, że wiem, że jeżeli ona jest pewna siebie i wierzy w siebie, to szybciej nauczy się czegoś, czego nie wie, niż osoba, która jest nieśmiała i ma problem, żeby pokazywać swoją wiedzę, żeby się dzielić z tym. Wiesz, o co mi chodzi. Dobra. Pracodawca często kupuje opakowanie i później jest rozczarowanie. Powiem Ci tak, też trzeba umieć rekrutować i musisz wiedzieć, czego szukasz. O, w ten sposób będzie Ci łatwiej odsiać te osoby niekompetentne. Tak uważam. PS, wykropkowałam pewne słowa, bo sztuczna inteligencja YouTube'a usuwa komenty. A to nie zauważyłam, chyba nie na moim kanale. Dobra, myślę, że Ci odpowiedziałam na ogólnie Twój komentarz. Tutaj napisałeś. Myślę, że dosyć merytorycznie i treściwie. No to tyle. Trzymajcie się. Hej.